Spooktober powoli się kończy. Strach i mrok wciąż są wokół nas, ale widać, że powoli słabną. Jednak zanim znikną, chcemy je godnie pożegnać. Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj wraz z innymi redaktorami przedstawiłem wam najstraszniejsze, według nas, postacie w popkulturze. Zapraszam. Dementorzy z serii książek i filmów o Harrym Potterze to jedne z najbardziej charakterystycznych stworów tego uniwersum. Wysokie, zakapturzone upiory o świszczącym oddechu i szarozielonej skórze pokrytej liszajami budzą postrach nawet wśród najgorszych kryminalistów, których cel strzegą w więzieniu znanym jako Azkaban. I choć z ust profesora Lupina słyszymy zdanie: bać się samego strachu, to bardzo mądre, Harry. Gdy wychodzi na jaw, że największym lękiem Pottera jest ponowne spotkanie z Dementorem, sądzę, iż to nie strach jest tutaj najważniejszy. Bohaterowie doświadczający bliskości Dementora opisują ją jako przenikliwy chłód, poczucie beznadziei, bezsilności, apatii i wrażenie, jakby byli sami na świecie i już nigdy nie mieli być szczęśliwi. To nie brzmi jak lęk, lecz raczej jak głęboki stan depresyjny. Tak silny, że nawet arogancki i rozpieszczony Dudley Dursley doznał szoku, doświadczając go i potem już nigdy nie był taki sam. Choć akurat jemu pomogło to dojrzeć emocjonalnie. Niemniej jednak depresja jest bardzo realnym i wciąż narastającym problemem dzisiejszego świata, a i sama J.K. Rowling zmagała się z nią, pisząc pierwsze tomy Harry'ego Pottera. Nie trudno więc sobie wyobrazić, że dementorzy są uosobieniem jej demonów z tamtego okresu. I myślę, że to właśnie jest tutaj najstraszniejsze. W tym sensie dementorzy są prawdziwi i mogą kiedyś przyjść po każdego z nas. Ponoć lęki i traumy z dzieciństwa ciężko pokonać. Nic więc dziwnego, że nasza bohaterka swego czasu wygrała turniej grozy, a przerażenie wzbudza zarówno w dzieciach, jak i dorosłych. Zwłaszcza pokolenie lat 90. drży na sam dźwięk jej imienia. Jest to istota podobna do skały, o potężnej posturze, bladych oczach i wyszczerzonych zębach. Nosi długą, szeroką suknię, jednak miesza się ona z resztą ciała i wydaje się być jednością. Przemieszcza się po świecie, przynosząc ze sobą chłód i zamrażając ziemię, na której dłuższy czas stoi. W miejscu, gdzie przebywa dłużej niż godzinę, nic już nigdy nie wyrośnie. Wzbudza powszechny strach wśród mieszkańców Doliny Muminków, czytelników powieści Tove Jansson i widzach, którzy oglądali ją w wieczorynkach, czy to produkcji polskiej, czy japońskiej. Niezwykle tajemnicza. Niektórzy twierdzą, że jest zwyczajnie samotna i tragiczna, bo faktycznie nie może znaleźć przyjaciół. Choć tego nie chce, to i tak zamraża każdego, kto się do niej zbliży. Snuje się więc samotnie po świecie i straszy. To oczywiście ona. Buka. Przedstawiona w grze Subnautica planeta 4546b jest domem dla najróżniejszych oceanicznych stworów. Znajdziemy tam zarówno mieszczące się w dłoni rybki, jak i olbrzymie, budzące respekt lewiatany. Pierwszym z tych niesamowitych stworów jest rafogrzbiet. To majestatyczne zwierzę pływa spokojnie po wodach planety, nie stanowiąc dla nas żadnego zagrożenia. Niestety bardzo szybko przekonujemy się, że nie wszystkie lewiatany są tak łagodne, a zwiastuje to charakterystyczny ryk. Żniwiarz jest najczęściej występującym lewiatanem drapieżnikiem na planecie i czeka tylko na moment nieuwagi, kiedy wpłyniemy na jego terytorium, żeby nas zaatakować i pożreć. Jeśli jakimś cudem udało nam się przeżyć spotkanie z tym wiecznie wkurzonym potworem, to wcale nie oznacza, że jesteśmy już bezpieczni. Jeśli nie posłuchamy ostrzeżeń z naszego komputera i wypłyniemy odrobinę za daleko poza obszar tak zwanego krateru, spotka nas wątpliwy zaszczyt starcia z widmowym lewiatanem. Ten półprzezroczysty potwór niczym z koszmaru sennego od razu nam wyjaśni, czemu nie powinniśmy wychodzić poza granice wyznaczonego obszaru. Jeśli myśleliście, że dwa stwory wymienione przed chwilą są najgorszym, co może nas spotkać na tej planecie, to jesteście w błędzie. Schodząc dostatecznie głęboko, korzystając z jednej z sieci jaskiń, jakie znajdują się na obszarze krateru, dotrzemy w końcu do strefy lawy. Jest to legowisko dla najgroźniejszych i najwredniejszych stworzeń w tym regionie planety. Smoków morskich. Są to szczytowe drapieżniki, które jako główny element swojej diety wybrały inne lewiatany. Nie ograniczają się one jednak tylko do pożarcia swojej ofiary. Bardzo często najpierw wolą ją upiec przy pomocy ognistych kul, które wypluwają z pyska. Jeśli zatem do tej pory nie baliście się dużych akwenów, prawdopodobnie po odwiedzeniu planety 4546b
bardzo szybko się to zmieni. Resident Evil 4 przyniósł ze sobą jednego z bardziej przerażających stworzeń w całej serii. Regeneratory to humanoidalne stwory o chwiejnej posturze, mierzące około 220 cm i są one pozbawione narządów rozrodczych. Dodatkowo przez ogromne, ostre zęby wiecznie się uśmiechają. Ich nazwa nie wzięła się znikąd, gdyż odstrzelenie jakiejkolwiek części ciała stworowi skończy się ujrzeniem przedziwnych, ruszających się macek ze środka potwora, które w chwilę uzupełnią brakujący fragment. Na szczęście mają one słabość, źródło ich mocy. W losowym miejscu w ciele znajduje się rdzeń plagi, który należy zniszczyć. Rdzeni może być więcej, dlatego strzelanie w nich na ślepo jest nietrafionym pomysłem. Najlepiej używać w walce z nimi celownika na podczerwień, dzięki któremu znajdziemy słabość potwora. Przerażenie podczas starć z nimi bierze się głównie z ich nieprzewidywalności. Potrafią w momencie stać się ogromnie agresywne. Odstrzelenie nogi im nie przeszkadza, gdyż zaczynają się wtedy rzucać z ogromną siłą na bohatera. A jak ofiara jest daleko, to mogą wydłużyć swoje ramiona i pochwycić nieszczęśnika. Jeszcze ich charakterystyczny, głośny i nieregularny oddech przyprawia o ciarki nawet najodważniejszych. Chociaż Przygód Białego Wilka nie umieszcza się w kategorii horroru, to niejedną rażącą krew w żyłach przygodę można z nim przeżyć, a na wiedźmińskim szlaku spotykamy wiele odrażających potworów. Leszy, południce z wielkim jęzorem, baby wodne i tak dalej, no chociaż ta ostatnia może bardziej obrzydzać niż odstraszać. Na mnie największe wrażenie wyrwał jednak inny jegomość, a konkretnie tajemniczy klucznik. Klucznik został niegdyś przyzwany przez Olgierda, aby chronił żonę szlachcica Iris. Szlachcianka czuła jednak do nowego strażnika ogromny wstręt, w sumie ciężko jej się dziwić, zatem nakazała mu trzymać się od niej z daleka. Stwór przyjmował rozkazy swojej pani bez żadnych kompromisów, to też po jej śmierci nie pochował ciała, a to w następstwie nałożyło klątwę na posiadłość. Geralt spotyka klucznika podczas akcji dodatku Serce z Kamienia, gdy wkracza na teren rezydencji. Zakapturzony strażnik nadal pilnuje tam terenu, a każdego ciekawskiego intruza zabijał i chował na specjalnym cmentarzu. Nie inaczej zachował się w stosunku do wiedźmina, którego również zaatakował, a Biały Wilk zmuszony był z nim stoczyć walkę na śmierć i życie. Dlaczego klucznik według mnie jest najstraszniejszą postacią? Dobrym poparciem tej tezy, myślę, może być cytat znany z Hamleta i drugiej części Dziadów. Otóż są na niebie i ziemi rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Ten sam cytat zresztą opisuje stwora w Bestiariuszu. W przypadku klucznika naprawdę ciężko jest pojąć, kim lub czym on tak naprawdę jest. Wiemy tylko, że roztacza bardzo mroczną i bardzo tajemniczą aurę, ale jednak to, co najbardziej zszokowało mnie w jego postaci, to twarz, albo w zasadzie jej brak. No właśnie, zamiast oczu czy nosa, innych charakterystycznych dla ludzi cech twarzy, klucznik ma jedynie płat skóry przyszyty do reszty głowy. No cóż, Slendermanie, musisz uczyć się od lepszych. Dreszczyku emocji możemy jeszcze sobie dodać, gdy poprzeglądamy w internecie różne ciekawe teorie graczy na temat tego, skąd klucznik tak naprawdę pochodzi. Według niektórych jest to ojciec Iris, który, chcąc uchronić córkę przed toksycznym małżeństwem, zostaje w akcie zemsty zamordowany przez Olgierda. Później powraca z zaświatów właśnie jako klucznik, aby już na wieczność chronić swoje dziecko. Cóż, gdyby nie te stosy trupów zakopane przez klucznika i ta jego, w cudzysłowie, twarz, można by nawet powiedzieć, że byłaby to wzruszająca historia. Moja najstraszniejsza postać pochodzi z gry mało horrorowej, bo z pierwszego FIFA, która rozpoczęła serię, w której ukazała się druga i trzecia część, czwarta. W każdym razie w tejże serii wcielamy się w rolę złodziejaszka. W jego skórze przemierzamy różne lokacje, między innymi starą kopalnię. Ja jeszcze grałem w te gry za dzieciaka. Oprócz tego była to wersja jakaś taka ubiedzona, bo nie było tam części filmików. Oczywiście wszystko po angielsku, w związku z czym ja w większości rzeczy nie kumałem, o co chodzi, grałem w to tak na czuja. No i zwiedzając tę kopalnię, oczywiście klimat gęsty, mroczny. Jeszcze te sekwencje przechodziłem jakoś wieczorem, czy w nocy, nie pamiętam dokładnie, było w każdym razie ciemno, więc to jeszcze bardziej potęgowało klimat. No i zostałem zaatakowany przez zombie. Była tam taka sytuacja, gdzie się podchodzi do leżącego ciała, nad którym latały owady, tak spiralnie, no i w pewnym momencie to ciało wstało, zaczęło mnie atakować. No to tradycyjnie miecz w dłoń, tak jak to było wcześniej. Wróg był dość trudny, pamiętam, że dość długo musiałem z nim walczyć, żeby go pokonać. No i po jego upadku zadowolony szedłem dalej, po czym słyszę jakieś pomrukiwania,
odwróciłem się i patrzę, że gościu wstaje. No i atakuje mnie ponownie. Więc to była panika, był popłoch. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, skoro one są nieśmiertelne. Takie prawdziwe zombie, czyli po prostu żywy trup, którego się zabić no nie da, bo on już drugi raz nie umrze. Wtedy właśnie nie wiedziałem, bo pewnie to było gdzieś w instrukcjach po angielsku, że można te potwory zabić przy pomocy strzału z wodą święconą. Oczywiście nie miałem o tym pojęcia. W związku z czym cała ta gonitwa po tej kopalni była dla mnie czymś niesamowitym. Grałem w to z wypiekami na twarzy. Paciłem się przy tym, bo no, nie wiadomo było co i w jakiej ilości zaraz wychynie z zawinkla. Więc każde zatrzymanie się, każdy przystanek, czy to przy windzie, czy przy jakimś rozwidleniu, wiązało się z nerwowym spojrzeniem za ramię. Co akurat było dość intensywne, jeżeli chodzi o emocje, bo cały czas czułem na sobie i na plecach oddech tych maszkar, które mnie ścigały. Dlatego też zapamiętałem te postacie jako dla mnie osobiście najciekawsze i najstraszniejsze, no bo było to coś nowego. W końcu zombie, którego naprawdę nie dało się zabić, no dla mnie wtedy nie dało się zabić, czyli po prostu stwór, który jest bardziej przekonywujący i bardziej wiarygodny niż to, co mamy dzisiaj w grach. I tyle od nas. Dziękujemy za oglądanie i pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Zajrzyjcie jeszcze na naszą stronę internetową ostatniataverna.pl. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, hej!